Szanowni Państwo, no już chyba teraz nie macie wątpliwości, gdzie jesteście. W jakim mieście. Nawet mnie, który tyle razy słyszy ten hejna, bo właściwie co godzinę, też serce mocno mi zabija. Bal niepokorny w naszych czasach to oznacza bal normalny. Znaczy my jesteśmy normalni. I takie proponuję hasło na dzisiejszy wieczór. Oni mają parady, my mamy bal. Nasza przewaga polega na tym, że łatwiej rozpoznać partnera w tańcu. Ponieważ zagadałem już Państwa na śmierć, teraz z Ewą musimy otworzyć ten bal. Dziękuję, że Państwo tutaj przyszli. Bawcie się dobrze. Niniejszym bal niepokornych uznajemy za otwarty. Tak po królewsku, w Krakowie. Na prawo, czwórka na prawo, czwórka na lewo. Czwórka w lewo, czwórka w prawo. Czwórka na lewo, czwórka na prawo. Ósemka w lewo, ósemka w prawo, trzymamy się mocno, a idąc, chodźmy sobie proszę i kłaniamy się przy sobie, kłaniamy. Proszę złapać kontakt przed sobą, kłaniamy się przy sobie. Ósemki do środka, tak, spokojnie. Ósemki. Ósemka w lewo, ósemka w prawo. I jeszcze tam czwóreczki, tak? Jeszcze czwóreczki, tam jeszcze, jeszcze. Teraz 16 do środka, 16. Łączymy, 16 do środka. Proszę Państwa, i teraz czas na walca. Tak jak z tymi, panowie, porywamy, panie, walc wiedeński, porywamy, tańczymy walca. Bawcie się z klasą. Myśleliśmy, że przyjedzie do nas trudności
z 11 województw, prawie całej Polski. Profesorowie, samorządowcy, politycy, dziennikarze. To jest dla nas wielkie zaskoczenie. Dziękujemy Państwu bardzo za to. Jesteśmy naprawdę zaszczyceni. Proszę Państwa, telewizja musi być. Bardzo ma duży wpływ. Kto ma telewizję, ten ma władzę. Klasycy. I my w tej chwili podjęliśmy próbę ukształtowania, zbudowania rzetelnej telewizji. Jeśli zrobicie telewizję rzetelną, to zrobicie rewolucję. Telewizja Republika skupia ludzi z bardzo różnych stron, bardzo szeroko pojętą prawicę i mamy gigantyczną szansę, proszę Państwa, stworzenia czegoś niepowtarzalnego. Ja w tej chwili obserwuję to formowanie się tej telewizji i to naprawdę może być coś. Ja wam tylko pokażę, jak my się podzieliliśmy rolami. Bronek Milsztajn ma spowodować, żeby to tutaj zdało się oglądać, czyli o tym, co będzie w programie, to jest Bronek Milsztajn. Pan prezes Barokowski ma załatwić nadawanie i pieniądze. FK ma spowodować, że ta telewizja będzie ładna. Ważnym elementem tego jest sama FK, jak Państwo widzą, nie będzie źle. A ja mam spowodować, że tą telewizję ktoś będzie oglądał, że będą widzowie. Ano, więc pijmy wino szwoleżerowi. Kto nie zna tej pieśni? Dobry wieczór Państwu. Nie zgadzam się z moim przedmówcą. Uważam, że to powinien być bar dziennikarzy pokornych, a nie niepokornych. Pokornych wobec faktów i pokornych wobec prawdy, bo pokora jest taką cnotą, którą powinniśmy się chwalić. A my z pokorą pochylamy głowę przed faktami i o nich opowiadamy Państwu w naszych mediach, ale nie dzisiaj. Dzisiaj o nich nie będziemy opowiadać. Dzisiaj życzymy Państwu miłej zabawy danego wieczoru. Bardzo jestem zaszczycony, że mogę być w takim gronie i w takim towarzystwie zaprosić do wysłuchania muzyki. Bardzo się cieszę, że przed chwileczką mogliśmy usłyszeć muzykę w wykonaniu wspaniałego młodego człowieka, którego robił przed chwileczką, bardzo wysoko ocenił. A myślę, że inspiracją dla tego człowieka młodego będzie również spotkanie z wielkim artystą, jakim jest Robi Lakatosz, który zgodził się, żeby zagrać dzisiaj właśnie po to, żeby wesprzeć cel, którym jest odnowa, konserwacja instrumentów muzycznych dla szkoły muzycznej. Bardzo się cieszę, że wszyscy, którzy na dzisiaj przyszli, wspierają cele, które są dla nas ważne, a które ostatnio niestety są troszeczkę zapomniane. Brakuje nam trochę idei, brakuje nam trochę celów, brakuje nam trochę przekonania o tym, że są wartości, o które warto walczyć. Naprawdę warto walczyć o to, żeby przekazywać swoją tożsamość.
Pragnę gorąco podziękować inicjatorom i organizatorom dzisiejszego wydarzenia. Adamie. Bardzo prosimy, pomóżcie nam, sięgnijcie do swoich portfeli. 500! Mój ulubiony pan, 500! Kto da więcej, proszę państwa? 600! O, konkurencja rośnie. Pana odpowiedź? 1100! 500 na końcu sali. 1550 po prawej stronie. 1600 po raz drugi, proszę państwa, ostatnia szansa. I 1600 po raz trzeci. Gratuluję panu. Otrzymaliśmy od pani Ewy Stankiewicz na licytację fantastyczne pióra, które otrzymała nagrodę jako Człowiek Mediów 2008. 450 po raz pierwszy. Czy ktoś z państwa da więcej? 500! Fantastycznie! 500 po raz pierwszy. 650! 700! Fantastycznie! 700 po raz pierwszy. 750 po raz pierwszy. 800! 900, proszę państwa, 900 po raz pierwszy. 1000, fantastycznie. 1100, doskonale. Czyli 1100 po raz trzeci. Gratulujemy bardzo, zapraszamy do dyskusji. Dziękujemy bardzo i zapraszamy w takim razie na parkiet. Ja oddaję już głos.